Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Co mam nadzieję widać tutaj, jest takie piękne logo. Mam taki sprytny tutaj wskaźnik. Dlaczego tutaj jestem? Jestem tutaj dlatego, ponieważ dyrektor waszej szkoły poprosił nas o to, abyśmy przyjechali i opowiedzieli wam troszkę o tym oprogramowaniu, o samej idei i dalej o systemie operacyjnym Linux. Być może słyszeliście już o nim, być może nie. Na początek to w ogóle chciałbym taki mały quiz przeprowadzić. O ile to mi zechce działać. Nie ma Windowsa niestety. Ale urządzenia potrafią tak samo źle działać. Tak jest, zdecydowanie false start. Zdecydowanie poproszę o... Szanowni Państwo, czy ktoś na sali wie, co oznacza skrót WIO? Poza tym, co się mówi koniowi. Bardzo dobrze, wolne i otwarte oprogramowanie. A teraz drugie pytanie dalsze. Czy ktoś wie, co to jest wolne i otwarte oprogramowanie? Legalne. Jest wolne i otwarte. Tak, bardzo dobrze, jak już tam ktoś powiedział. Tak, jest wolne i otwarte. Owszem, można z tym robić to, co się chce. To jest bardzo ważne. Mimo, że jest wolne, to czasami bywa szybkie. Tak? Co jest równie ważne? Ktoś, słyszałem, powiedział, że jest darmowe. To ja. Bardzo często jest darmowe, ale nie musi być darmowe. To jest taka dosyć ważna uwaga. Nie można jednoznacznie kojarzyć wolności i otwartości z darmowością. Owszem, one bardzo często idą w parze, ale nie zawsze tak jest. To jest taka jedna moja uwaga, żebyście pamiętali, wolne, otwarte niekoniecznie musi być darmowe. Jeżeli ktoś zechce za nie zapłacić, może za nie zapłacić. Jeśli znajdziecie kogoś, kto będzie chciał wam zapłacić za waszą pracę, mimo że będzie wiedział, że będzie ona wolna dla wszystkich i zapłaci wam, okej, nikt nie mówi, że jest to źle. Przy czym to działa też w drugą stronę, to znaczy nie każde oprogramowanie darmowe jest wolne i otwarte, tak? Bo można mieć coś za darmo, nie mylić z RapidShare'em i takimi innymi, ale nie musi być to wolne i otwarte. Na przykład jest wiele programów, które są rozpowszechniane darmowo, na przykład Skype, ale wcale nie jest wolny, ani wcale nie jest otwarty. Jest zamknięty i jest niewolny, mimo tego, że pozostaje ciągle darmowy.
Okej. Drugie pytanie. Czy ktoś z Was wie, czy używa wolnego i otwartego oprogramowania w tej chwili? To może niekoniecznie w tej sekundzie, aczkolwiek jakbyście sięgnęli do kieszeni, to pewnie nadal byście tego używali. Tu chodzi o programowanie, które można zmieniać, coś wchodzi do głowy. Tak, dokładnie. Co? Nie wiecie? To ja zadam teraz kolejne pytanie. Czy ktoś z Was zna coś takiego, jak na przykład Firefox? Ja znam. Czy używacie go? Super. Ci, którzy używają Firefoxa, na pewno używają wolnego i otwartego oprogramowania. Tak jest, zdecydowanie polecam tą przeglądarkę, chociaż osobiście używam innej. Ja używam Chromium. Jest to wolny i otwarty klon Google Chrome. Co mamy dalej? Dalej mamy coś takiego jak Wikipedia. Myślę, że wielu z Was używa Wikipedii. Bywają błędne, owszem. Bywają, ale większa część jest moim zdaniem całkiem sensowna. Otóż Wikipedia jest oprogramowaniem, które służy do tego, żeby kategoryzować dane różnego rodzaju wpisy. I owo oprogramowanie, które bywa również nazywane silnikiem, jest otwarte i darmowe. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z Was może, jeśli będzie miało swój serwer, wziąć sobie to oprogramowanie i postawić własną Wikipedię. Nazwać ją Mojapedia, Moja Wiki, cokolwiek jak Wam się żywnie podoba. Natomiast, co jest również ważne, dane, które znajdują się w środku Wikipedii, a więc na przykład artykuł na medal jakiś tam, może być objęty prawem autorskim. Może być nie do wykorzystania. Nie musi być wcale wolny i otwarty. Wolne i otwarte w Wikipedii pozostaje oprogramowanie, które służy do tego, żebyśmy widzieli te dane. Natomiast same dane mogą być objęte prawem autorskim. Tutaj bardzo uczulam wszystkich, którzy korzystają z Wikipedii, aby na przykład odrabiać zadania domowe, co się niektórym czasami zdarza, wiem to po klasie mojego syna. Niektórym się zdarza odrabiać zadania domowe, zgadza się. Tak. Niektórym się zdarza odrabiać je w ten sposób, że po prostu robią kopiuj w klej z Wikipedii. Nie mówię, że wy. Mówię, że niektórym się zdarza czasami. Ale bardzo czasami. Tak, trzeba uważać, żeby w ten sposób nie złamać prawa, jeżeli na przykład dany artykuł jest objęty pewnymi prawami autorskimi. Także jeszcze raz podkreślam. Sam silnik jest wolny i otwarty. Oprogramowanie, które służy do prezentacji, jest wolne i otwarte. Każdy może go wziąć i go użyć. Dane niekoniecznie. Ok, mamy kolejne oprogramowanie. To już w tej chwili właściwie powinno wyglądać trochę inaczej, ponieważ... to już jest LibreOffice, to już jest nieźle. Kiedyś na początku był tutaj OpenOffice jeszcze. Jak zaczynaliśmy tworzyć tą prezentację, to OpenOffice był takim głównym pakietem. Teraz jest nim LibreOffice. W LibreOffice została stworzona ta prezentacja. Dzięki LibreOffice oglądamy tą prezentację właśnie w tej chwili. I LibreOffice jest pakietem otwartym i wolnym. Każdy może go wziąć, każdy może go użyć. Co więcej, każdy może go ulepszyć. To jest właśnie to najlepsze w tym wolnym i otwartym oprogramowaniu. Nie tylko możemy go używać, możemy wnosić nasz wkład do niego. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to wcale nie jest takie proste. To nie jest tak, że sobie usiądę, zrobię pyk, pyk, pyk i już tutaj coś do LibreOffice poleci i tam będzie to uwzględnione. Niemniej jednak takie możliwości są. I ci, którzy są tym zainteresowani i chcą, mogą to robić. I naprawdę znam wiele osób, moich znajomych z Polski, którzy swoją pracę dają dla różnych takich projektów i jest ona doceniana na Zachodzie. Także można, naprawdę można. W każdym bądź razie polecam używanie LibreOffice'a. Naprawdę bardzo dobry pakiet biurowy. Nie trzeba za niego płacić, jest darmowy. Jest również wolny,
Co ciekawsze, w przypadku wolnego i otwartego oprogramowania wiele programów, które istnieje, istnieją od razu na kilka różnych systemów operacyjnych. Istnieją na Microsoft Windows, istnieją na macOS, istnieją na Linuxa, istnieją być może na Androida, być może na jeszcze jakieś inne systemy operacyjne. W przypadku zamkniętych aplikacji niestety najczęściej istnieją tylko na jedną, maksymalnie dwie platformy systemów operacyjnych. Ta wolność. Tak, tutaj troszeczkę takiej teorii, chociaż jest ona praktyką. Mamy wolność do uruchamiania programu w dowolnym celu. Co to oznacza? To oznacza, że producent aplikacji nie mówi nam, że tego programu możemy użyć tylko i wyłącznie do pewnego określonego celu. Możemy używać go do czego chcemy. Jakiś konkretny przykład spróbuję wam podać, chociaż teoretycznie to się wydaje proste, tak? Do czego służy arkusz kalkulacyjny? No do obliczeń, tak? Okej. Okay. Do czego służy edytor tekstów? Ktoś mi powie? Tak jest. No bardzo proste, prawda? No. A do czego służy edytor graficzny? Do edytowania grafiki. Tak jest, do rysowania, tak? Ale teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, że mamy świetny edytor graficzny, ale jego producent mówi nam tak: możesz w nim narysować obrazek, wolno ci. Nawet w ogóle dostaniesz od nas ten program za darmo. Ale ten twój obrazek wolno ci tylko albo zapisać na dysku twardym twojego komputera i nigdzie więcej, albo nawet tego ci nie wolno, bo nie ma tam takiej funkcji. Ten obrazek wolno ci zapisać tylko i wyłącznie w naszej chmurze internetowej. Na przykład w naszym serwisie społecznościowym, nie mówię tutaj o Facebooku, tylko powiedzmy, jest firma X, wyimaginowana. Ja nam powiem, słuchajcie, macie za darmo, świetny, super program, ale wasza praca może być tylko i wyłącznie u nas, na naszym serwisie internetowym prezentowana i nigdzie więcej. Nie macie prawa nawet dać tego zdjęcia, czy go wydrukować swojemu znajomemu. Nie, w ogóle nie. Tej grafiki nie możecie nic z tym zrobić. Możecie tylko i wyłącznie myśleć to u nas. I ktoś, kto chce to obejrzeć, musi wejść na naszą stronę, zobaczyć naszą reklamę i dopiero potem łaskawie pokażemy mu wasz rysunek. Tak może działać zamknięte oprogramowanie. Natomiast właśnie ta wolność do uruchamiania programu w dowolnym celu. Może mamy edytor graficzny otwarty, na przykład GIMP, i możemy w nim stworzyć sobie rysunek, który możemy zapisać, wydrukować, potem umieścić go w internecie. Wolno nam używać tego programu w tym celu, w jakim chcemy. Wolność do analizowania działania programu. Tutaj zadam pytanie, jakim profilem klasy jesteście, o ile teraz jesteście? Matematyczno-fizycznym. Matematyczno-fizyczno-informatycznym? Tak. No to gratulacje. Tak. Ja skończyłem tylko matematykę. Nie było informatycznych wtedy dołożonych. W swojej nauce możecie zderzyć się z taką sytuacją. Macie program, on działa i nagle następuje jakiś błąd. Nie będę rzucał nazwami. Tak? W każdym razie coś nie działa. To nie musi być cały system operacyjny, wystarczy jakaś aplikacja, ale jest ona wam potrzebna. No i co? I macie zamknięte oprogramowanie, co możecie z nim zrobić? Łaskawie napisać do producenta, że coś wam nie działa. On wam odpisze, że punkt 14 w umowie mówi, że producent nie odpowiada za błędy w oprogramowaniu, właściwie kupiliście je jak jest i koniec. Wydaliście owszem na nie pieniądze, ale nie macie do niego mieć żadnych pretensji. Polecam czytanie umów licencyjnych, bardzo często taki punkt jest tam zawarty. Po prostu, kupiliście, ok, zapłaciliście, koniec. Natomiast w przypadku wolnego, otwartego oprogramowania wolno wam zanalizować kod. Macie źródła programu i możecie dokładnie stwierdzić, dlaczego coś w danym momencie nie zadziałało. I ja zdaję sobie również sprawę z tego, że bardzo często to nie są łatwe rzeczy, trzeba się na tym znać, ale jeśli wiążecie swoją przyszłość z informatyką, lubię szanty, lubię pływać. Ale teraz to pozwolę sobie wyciszyć ten telefon. Jeśli wiążecie swoją przyszłość z informatyką, to bardzo ważne jest dla was to, żeby móc
dobrze poznać narzędzie, którym będziecie się posługiwać. Narzędziami, którymi wy jako informatycy w przyszłości będziecie się posługiwać, w głównej mierze jest oprogramowanie. Sprzęt jest na drugim miejscu tak naprawdę. I warto móc mieć możliwość poznania, jak ten młotek dokładnie uderza, z której strony, z jaką siłą. To daje wam wolne i otwarte oprogramowanie. Możecie wziąć kod źródłowy i go dokładnie przeanalizować. Cóż mamy dalej? Wolność do rozpowszechniania hobby. Rzecz, którą myślę wszyscy lubią rozpowszechniać te rzeczy tak, aby inni mieli z tego również pożytek. Na przykład, jeśli ja tworzę specjalny remix Ubuntu dedykowany dla edukacji, to rozpowszechniam go tak, aby każdy mógł go użyć i aby każdy mógł mieć z niego pożytek. I wolne i otwarte oprogramowanie, czyli w tym wypadku system operacyjny Linux, daje mi tą możliwość. Mogę spokojnie przygotować kolejną wersję systemu, rozpowszechniać ją bez żadnych problemów. Nikt nie może mnie za to ani ukarać, ani pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Zupełnie inaczej niż w przypadku innego rodzaju oprogramowania, które gdybym chciał udostępnić. Przykład, nawet jeżeli to co mówiłem, że darmowe nie musi być wolne, tak? Zapewne wszyscy znamy Skype'a, tak? Skype jest darmowym programem, który możemy sobie pobrać z sieci i robić różne fajne rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, jeżeli pobierzecie ten darmowy program z sieci i dacie go na przykład na pendrive'ie, tak? Mimo że jest darmowy, dacie go na pendrive'ie komuś innemu, to naruszacie warunki licencji. Skype, firma produkująca Skype może was pozwać do sądu za to, że daliście ten darmowy program komuś innemu, bo licencja na ten program mówi, że każdy musi pobrać ten program samemu z ich strony. Tak? Czyli jeżeli dajecie Skype'a znajomemu czy rodzinie, no to naruszacie warunki licencji. Tak? W przypadku wolnego i otwartego oprogramowania takiej sytuacji nie może być, tak? Ponieważ licencja z definicji mówi, a bierzcie i rozpowszechniajcie, bo to chodzi. Tak? Okej, kolejna wolność. Wolność do udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń. To, o czym mówiłem chwilę wcześniej. Czyli wkładacie jakąś swoją pracę w coś i dajecie to dalej ludziom do wykorzystania. Wolno wam, co więcej, wręcz twórcy wolnego, otwartego oprogramowania zapraszają was do tego, żebyście wkładali swoją wiedzę w rozwój lepszego świata, w rozwój lepszego oprogramowania. Więcej informacji, jeżeli ktoś chce, ja zrobię tak, kucnę i pokażę tutaj dwa adresy internetowe. Większość w języku angielskim, co prawda, ale mam nadzieję, że w klasie o takim profilu to z językiem angielskim nie ma problemów. To dalej już to przynajmniej być nie powinno. Od czego jest Google? Od czego jest Google? O, polecam przeczytać dokładnie nową politykę Google'a w zakresie wykorzystania danych osobowych. Tak, każdy wasz mail wysyłany przez Gmaila jest publikacją, do której Google ma prawo i może udostępniać swoim partnerom. Także zastanowiłbym się, czy chcecie dalej korzystać z Google, ale idźmy dalej. Okej. Dalej mamy coś, czego nie można robić w niektórych zamkniętych systemach operacyjnych. Na przykład nie można zmienić stylu graficznego. Producent daje wam system operacyjny, który jest w kolorze niebieskim i mówi, nawet jeśli go nie cierpicie, nie trawicie i lubicie tylko różowy, to niestety musicie używać niebieskiego. I już. A są takie lepsze? Tak, są takie. Windows 7 Starter. Tam na przykład nie wolno nawet zmienić tapety, ponieważ zmiana tapety jest złamaniem postanowień umowy licencyjnej tego systemu operacyjnego. Ale połownego to nie może, tak? Zadam pytanie, czy możesz zbić tą szybę? Mogę. Możesz. Czy będzie to prawne? Nie. Czy możesz komuś ukraść portfel z kieszeni? Jeśli jesteś dobra, potrafisz? Możesz. Czy będzie to prawne? Nie. Czy możesz przejść na czerwonym świetle? Możesz. Nikt tam nie stoi, nie. Rozumiem. Mamy tutaj jeszcze dopisane, nie można uruchomić więcej niż 3 jednoczesnych programów. Kiedyś to akurat już jest w miarę nieaktualne, ponieważ Microsoft się z tego wycofał, ale pierwsze wersje Windows 7 Starter nie pozwalały uruchamiać więcej niż 3 programów naraz.
Natomiast w tej chwili wprowadzili inne zabezpieczenie. Windows 7 Starter może być używany tylko i wyłącznie na urządzeniach klasy netbook. I zostały te urządzenia bardzo dokładnie zdefiniowane sprzętowo, że mają taką a taką rozdzielczość ekranu. W związku z powyższym, jeśli mamy laptopa, który ma więcej niż 10,1 cala, nie możemy użyć tego systemu operacyjnego, musimy kupić droższy system. Natomiast wolne i otwarte oprogramowanie nie ogranicza nas w żaden sposób. Moi drodzy, nie ma. Jeżeli ktoś lubi kolor niebieski, ma niebieski. Jeśli ktoś lubi różowy, ma różowy. Jeśli ktoś lubi GNOME, używa GNOME. Jeśli ktoś lubi inny motyw graficzny, używa innego. Wszystko pełna dowolność. OK. Nasze systemy operacyjne. Słucham pytania. A czy Windows Black? Czy to jest wolne i otwarte programowanie? To jest to, nie jest. Nie jest. To myślę, że nie jest to produkt sprzedawany przez firmę Microsoft. Nie jest. On jest stworzony przez internautów, ale zatwierdzony przez Microsoft. Sprzedawany to jest. No. Nie sądzę, żeby to było wolne oprogramowanie. Myślę, że można go użyć, jeżeli ma się licencję na Windows. Jak w większości przypadków. Ja też mam licencję. No jeszcze takie pytanie. Tak. Wolne i otwarte oprogramowanie, można z nim robić co się chce, ale czy można na nim legalnie zarabiać? Tak. Jak najbardziej. Tak. To co jest. Ja prowadzę firmę, korzystam tylko z wolnego otwartego oprogramowania i zarabiam na nim. Zarabiam wdrażając. Nie sprzedaję wolnego otwartego oprogramowania, rozdaję je za darmo. Zarabiam na mojej wiedzy i na tym, że wiem, jak je wdrożyć, zintegrować i sprawić, aby firma mogła z niego korzystać, ponosząc niższe koszty niż w przypadku zamkniętych oprogramowań. Różnicę biorę dla siebie. To nie policja. Okej. Okay. Słuchajcie, mamy tutaj różne systemy operacyjne. Nie wiem, czy kiedykolwiek spotkaliście się z takimi nazwami jak na przykład HP UX, jak na przykład Next Step, no pewnie. DLDOS, czy ktoś pamięta, kto, jaka firma wyprodukowała DLDOS-a? Była sobie kiedyś taka firma, nazywała się Digital Research. Zaniknęła dawno temu. Tutaj w każdym bądź razie wśród tych wielu różnych systemów operacyjnych, które były lub są w tej chwili nawet jeszcze w używaniu, nie ma tych, które będą. Mamy kolory czerwony, mamy kolory taki ładny żółtawy. O, zauważcie, że tutaj Android jest kolorem żółtym. Zaraz wyjaśnię dlaczego. I mamy kolor zielony. Na przykład Linux jest zaznaczony kolorem zielonym. Nie, nie darmowy, niekoniecznie darmowy. Wolny i otwarty. Te, które są czerwone, są całkowicie zamkniętymi systemami operacyjnymi. I nawet jeśli na dzień dzisiejszy można skądś, nie wiem, znaleźć sobie VM CMS-a lub OS2 gdzieś w sieci, za darmo na przykład jeszcze rozpowszechnianego, to nadal pozostają zamkniętym systemem operacyjnym. Natomiast te, które są żółte, tutaj mówię o Androidzie dlatego, że zapewne większa część z Was, jeżeli posiada w tej chwili jakiś nowszy telefon, to jest już on wyposażony w Android. Starsze to będą jeszcze jakieś tam zwykłe z klawiaturkami, natomiast nowsze to już są androidowe systemy. Android jest prawie wolny i otwarty całkowicie, ponieważ część jego kodu została zamknięta i firma Google daje na niego jakąś tam określoną licencję, ale część jest wolna. To jest na przykład sposób, w jaki można zarabiać na otwartym oprogramowaniu. Można je wziąć, lekko zmodyfikować, dodać do niego jakieś części, które nie damy dalej wolnej i otwartej licencji i zarabiamy już na tym wspólnie. Takie rzeczy są możliwe. Teraz taki mały quiz. Tak, znowu. Czy ktoś będzie wiedział, jakie systemy operacyjne są tutaj wyświetlone? OS2, tak, to jest bardzo trudne zdjęcie. Ale OS2 to nie jest MacOS. Ale to nie jest MacOS. To są zupełnie inne systemy. Nie, tam jest wyżej. Tu? Tu jest Mac. To jest Mac. Nie. Nie, to nie jest Mac. To nie jest Mac. Ja wiem, że wygląda bardzo podobnie, wygląda ładnie, ale to nie jest Mac.
powiem, to jest AMOS, Amiga Operating System. Jest to system operacyjny dla komputerów typu Amiga, które są niezbyt znane, ponieważ były jakiś czas temu, teraz zaczynają próbować powracać do łask. Ale bardzo fajny system operacyjny. Niestety zamknięty, nie można go użyć tak sobie wszędzie. Tutaj ktoś wie? Nie, to nie jest Linux. Nie, to nie jest Linux. Dobra, zaczniemy od tego, może to będzie prostsze. Nie. To jest system operacyjny z czasów, kiedy jeszcze PC-ty nie istniały w ogóle. To tutaj to jest system operacyjny firmy Atari, z komputerów marki Atari. Kiedyś były też takie komputery. W każdym bądź razie komputery te, które normalnie używano w latach 80., bo ja miałem Atari, to był chyba 85 rok. To już wtedy istniały systemy graficzne i okienkowe. Wbrew pozorom, wcale firma Microsoft z Windowsem nie jest firmą, która wymyśliła okienka. To tak na marginesie. A to tutaj, to jest BIOS. Taki system operacyjny, wolny i otwarty. Kiedyś tam ludzie próbowali, zrobili coś, on troszeczkę upadł niestety. W tej chwili jest Haiku. Próba podniesienia tego systemu operacyjnego do używalności, no ale niestety użytkowników jest mało, więc trudno tutaj oczekiwać, żeby był bardzo rozpowszechnionym systemem. Natomiast po co to pokazuję? Pokazuję to po to, aby pokazać Wam, że tak właściwie to większa część tych systemów operacyjnych, mimo że lata ich produkcji są zupełnie różne, bo pomijam ten, no bo wtedy to było 320 na 260 punktów na monitorze i nic więcej. Mają, wszystkie te mają okienka. Ich obsługa jest bardzo podobna. Tak naprawdę niewiele różnią się od siebie. Mówię to po to, żeby zachęcić Was do tego, aby zacząć myśleć o Linuxie, który również jest okienkowy i również w miarę łatwo się go używa. Tak, Ubuntu oczywiście. Ubuntu i jego odmiany. Dlaczego jest tutaj Ubuntu? Mógłbym wypisać wiele różnych nazw, różnych dystrybucji. Przepraszam. Ale jako Fundacja Wolnego Otwartego Oprogramowania uważamy, że należy promować jeden jakiś określony rodzaj, ponieważ ktoś, kto nie zna tego systemu operacyjnego, może być przytłoczony tak naprawdę różnymi jego odmianami, tym, że gdzieś się klika w prawym górnym rogu, gdzieś w prawym, w lewym górnym, gdzieś indziej na dole, gdzieś indziej po lewej, po prawej, tutaj taki program do ustawiania, tutaj taki program do ustawiania. My uważamy, że jeżeli chcecie próbować, to Ubuntu jest dobrym rozwiązaniem. Między innymi tworzymy szkolny remix Ubuntu. Jest to specjalnie przygotowana wersja Ubuntu, która zawiera różne oprogramowania, które są dedykowane dla edukacji. Pokażę za chwileczkę taki jeden z takich ciekawych programów. Co tutaj mamy? Kto używa Linuxa? To jest taki ciekawy wykresik. Zaczyna się on w roku 1993, kiedy zaczęto prowadzić takie w ogóle statystyki dotyczące komputerów top 500, czyli tych najmocniejszych maszyn na świecie. Do roku 1998 przeważa system operacyjny, tutaj taki żółty. Myślę, że to jest HiUX MPP, specjalnie taka przygotowana wersja przez firmę Hewlett Packard dla maszyn wieloprocesorowych. Natomiast od roku 1999 to niebieskie tutaj, to jest Linux. W tej chwili, to jest rok 2008 już niestety tylko, to proszę spojrzeć, że 80% wszystkich maszyn używa Linuxa, a tylko 20% reszty. A mówimy o superkomputerach. Mówimy o tych superkomputerach, tych najnowszych, najlepszych maszynach, które liczą raporty pogodowe, które na przykład obsługują CERN i takie różne inne maszynki małe, które mają, nie wiem, setki procesorów, terabajty RAMu, zajmują dobre metry kwadratowe powierzchni.
NASA, CERN, Grecja, Rosja, Francja, Włochy. W tej chwili wiemy już o tym, że Islandia planuje całkowicie w swoich urzędach wymienić oprogramowanie Microsoftu na Linuxa i po prostu przejść na Linux. Więc może i ty, może i wy. Mahjong, tak, tak. Ten system operacyjny nie musi wyglądać czarno i z literkami, jak niektórzy go opisują. Niektórzy mówią, że taki gorszy DOS, może trochę lepszy DOS, ale on potrafi normalnie wyglądać graficznie całkiem ładnie. To jest ekran pulpitu mojego komputera z jakiegoś tam momentu, kiedy przygotowywałem tą prezentację. No, używałem wtedy GNOME, więc menu Start znane wam z Windowsów znajduje się w lewym górnym rogu ekranu, ale gry są programy na przykład do nagrywania płyt DVD, do nagrywania płyt CD, do kopiowania płyt, do tworzenia ich. Pulpit potrafi wyglądać ładnie. To jest, myślę, że nawet trochę lepsze niż Aero, a już na pewno działa szybciej. Tutaj, tak, tak jak Windows. Jest lepiej niż Windows. Znaczy możecie sobie wpisać na przykład, jak będziecie w domu, wpiszcie sobie na YouTube Compiz, czy po prostu Linux, czy Ubuntu i zobaczycie, że naprawdę niektóre rzeczy, które są, które my mamy po prostu na pulpicie, bo używamy tego systemu na Windowsie, no niestety nie. Tak. Albo przynajmniej trzeba zainstalować 15 różnych programów, które w najlepszym wypadku będą darmowe dla użytkownika domowego, bo w przypadku firmy już nie można ich użyć, żeby uzyskać jakąś podobną funkcjonalność. Oprogramowanie, bo tutaj często pada takie pytanie w tym momencie, no dobra, jest takie ładne, ale co, wszystkie programy są na Windows? Okej. Jest wiele programów pod Linuxa. Jest coś takiego jak Centrum Oprogramowania w Ubuntu. Bardzo ładny instalator, który dzieli nam na różne kategorie, na przykład akcesoria, biuro, dźwięk, gry, narzędzia oprogramowania, nauka, inżynieria, internet, edukacja. Wystarczy sobie uruchomić i kliknąć zainstaluj. Po prostu nic więcej, wtedy tylko spyta nas o hasło administracyjne do naszego konta i po prostu zainstaluje aplikację. Oczywiście, jeżeli mamy dostęp do internetu, no bo to wszystko znajduje się w tak zwanych repozytoriach oprogramowania, czyli na pewnych specjalnych serwerach, gdzie to wszystko jest przechowywane, za darmo otwarte do pobierania, do używania, jak wszystko, co jest wolne i otwarte. I można sobie po prostu z tego korzystać. W tamtym czasie naliczyliśmy wszystkiego 34 875 pozycji. To jest sprzed półtorej roku, w tej chwili to jest około 48 tysięcy z tego, co sprawdzałem ostatnio. Oczywiście część z tych programów jest taka, że są niewielkie i służą do bardzo specjalistycznych celów. Ale są i takie kombajny właśnie jak LibreOffice, czy GIMP, czy Thunderbird, czy Firefox, czy wiele innych różnych dużych programów. Są właśnie oprogramowania na przykład edukacyjne. Tutaj jest taki programik, który bardzo lubi mój młodszy syn. Jest w tej chwili w pierwszej klasie podstawówki. To jest TuxMail. Być może spotkaliście się z tym programem kiedyś. Jest naprawdę rewelacyjny. Bardzo fajnie, łatwo można z nim podziałać, pomalować. Jedną rzecz, którą ma bardzo ciekawą, to są takie tutaj, tu są sztuczki akurat, ale bywają pędzle lub stemple. I są stemple z ptaszkami, które jak się postawi ten stempelek na obszarze do rysowania, to nie dosyć, że rysuje tego ptaszka, to z głośniczków leci dźwięk, jaki ten ptak wydaje. Także można nauczyć się bardzo ciekawych rzeczy przy okazji. Mamy specjalistyczne dystrybucje właśnie specjalizowane w obsłudze edukacji, na przykład Edubuntu. Mamy oprogramowanie, tutaj jest zrzut z programu do nauki geografii. Bardzo fajny program, również wolny, otwarty, darmowy, każdy go może użyć. Ale również mamy gry, bo kto nie lubi pograć? Nikt. Ja lubię pograć, tylko nie mam na to czasu. Kiedyś grywałem namiętnie. Mamy gry, tutaj są zrzuty dwóch gier. Jedna to jest World of Padman, być może znacie tą grę. Ona jest w wersjach i dla Windows, i dla Linux. Jest wolna, otwarta, każdy może jej sobie użyć i grać. Bardzo fajna, taka strzelanka, strzela się w takiego paintballa.
Naprawdę super, polecam. A Simsy działają na Linuxie? No, to jest ciekawe pytanie, ale nie próbowaliśmy. Tutaj mamy jakąś grę taką sportową. Teraz, czy Simsy działają na Linuxie? Na to pytanie odpowiem trochę przewrotnie. Otóż możemy w Linuxie uruchomić sobie na przykład innego Linuxa. Ale również możemy uruchomić Windowsa, o ile mamy na niego licencję. Możemy również odwrotnie w Windowsie uruchomić sobie Linuxa. Tutaj chcielibyśmy powiedzieć Wam o takim programie, który nazywa się VirtualBox. To jest również wolne i otwarte oprogramowanie. Służy do emulowania komputera w komputerze. Jeżeli chcecie spróbować swojej przygody z Linuxem, a boicie się, że coś Wam z tym Windowsem się stanie, czy nie wiecie, co tam działać, możecie sobie pobrać z internetu VirtualBox ze strony virtualbox.org dla Windows, zainstalować go tam, zdefiniować sobie wirtualny komputer, uruchomić, włożyć płytkę instalacyjną z Linuxem i po prostu w nim zainstalować tego Linuxa. Można również pobrać plik ISO ze strony internetowej i podać plik ISO jako medium instalacyjne, to nie musi być to fizyczna płyta. Więc nawet nie trzeba nic specjalnie chwalić. Kolejnym etapem przejścia i próby używania Linuxa są tak zwane wersje Live CD, Live USB, no już w tej chwili właściwie Live DVD. To jest tak przygotowany Linux na płycie bądź na nośniku USB, z którego można uruchomić komputer, normalnie pracować, a na końcu po prostu wyjąć tą płytę i wyłączyć komputer z prądu. My na stronach fundacji udostępniamy właśnie pliki ISO, które mogą być używane albo jako medium instalacyjne dla VirtualBoxa, albo mogą zostać wypalone na płytę i z tej płyty można przeprowadzić instalację systemu lub też można wypróbować go właśnie w wersji live. Natomiast gdyby ktoś z Was miał jeszcze jakieś tam problemy, powiedzmy, że będziecie chcieli bądź będziecie próbowali coś z tym systemem robić, to zdecydowanie zapraszamy do tego, aby sprawdzać fora użytkowników Linuxa. Są różne fora użytkowników. Ja tutaj zrobiłem taki zrzut forum dystrybucji OpenSUSE, gdzie akurat od jakiegoś czasu dłuższego jestem jednym z moderatorów i administratorów tego forum, bo staram się po prostu w ten sposób pomagać społeczności. Jest jeszcze Google. Oczywiście Google. Jest Wasz nauczyciel informatyki. Zawsze w przypadku szkół promujemy prostą zasadę. Jeżeli nie wiecie czegoś, zgłoście się do swojego nauczyciela informatyki. Razem z nim spróbujcie wspólnie znaleźć rozwiązanie. Przeszukać internet i dojść do czegoś. Zawsze możecie też spytać się znajomych. Są znajomi, są lokalne LUGI, czyli tak zwane Linux User Groups. To są grupy użytkowników Linuxa. Tutaj w Warszawie mogę Was zaprosić do takiej bramy. To się ciekawie nazywa brama. W bramie raz w miesiącu organizowane są spotkania, na które przychodzą różni fanatycy Linuxa. Brama jest prowadzona przez kolegę Rysia. Tak? Brama to jest politechnika warszawska. Tutaj, jeśli mogę, to kolegę chciałbym poprosić o dwa słowa na końcu na ten temat. Natomiast jest to otwarte miejsce, gdzie zapraszamy zarówno uczniów, jak i nauczycieli również. No i forum, tak? Warto przeglądać internet, warto samodzielnie szukać rozwiązań, bo tak naprawdę w ten sposób uczycie się i zdobywacie wiedzę dużo większą niż gdybyście, nie wiem, byli na 15 wykładach, gdzie ktoś, tak jak ja, mówi w ogóle tak, że za chwilę wszyscy posną. Także abyście nie posnęli, moi drodzy.
Opowiedzieliśmy o wolnym, otwartym oprogramowaniu, opowiedziałem o Linuxie. Do czego Was zachęcamy? Zachęcamy Was do tego, żebyście próbowali, eksperymentowali, poznawali te nowe rozwiązania, a z czasem, żebyście też próbowali je wśród znajomych. Także zapraszamy do kontaktu w razie, gdyby ktoś coś chciał w tym kierunku uczynić dalej, to na stronie wioszkole.org znajdziecie kontakt z nami, znajdziecie formularze, które pozwalają zapisać się jako wolontariusz, które pozwalają robić wiele ciekawych rzeczy. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że jakoś udało mi się wypełnić godzinę. Zostawiamy porządek, proszę krzesła stworzyć. Przy każdym stanowisku stoi